Tomasz Jaskuła, przedstawiciel jednego z komitetów referendalnych działającego w Częstochowie, reprezentujący Klub Republikański Częstochowa. Dzień dobry panu, witamy. Dzień dobry państwu. Rozmawiamy przed referendum. To jest czas, kiedy próbujemy wyjaśnić, czym jest referendum, które odbędzie się 6 września. Jakie pytania będą zawarte w tym referendum, jaka jest jego idea. Wiemy doskonale, że w tym momencie na pewno w referendum padną trzy pytania, między innymi o JOW-y. Jedno o JOW-y. No, JOW-y to skrót, trzeba by wyjaśnić. Chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze. A pan jest absolutnym zwolennikiem wprowadzenia w Polsce w systemie politycznym właśnie jednomandatowych okręgów wyborczych. Zdecydowanym zwolennikiem z bardzo wielu powodów i szybciutko je spróbuję państwu pokazać, ale na początek chciałbym określić pewną strukturę. Pamiętajcie państwo o tym, że w Polsce w myśl konstytucji z 1997 roku nie mamy tak zwanych referendów obligatoryjnych. Czyli szczerze mówiąc w zasadzie rządzący nie muszą pytać o zdanie Polaków. No i to niestety powoduje bardzo dużo perturbacji. In plus inicjatywy ustawodawcze, tak zwane ludowe, są mielone bardzo często, co państwo widzieliście. I teraz przejdę do meritum, czyli odpowiedzi na pana pytania. Czym są jednomandatowe okręgi wyborcze? Jest szansa wypowiedzieć się. A przy okazji tego, że rozmawiamy, wypowiedzieć się w referendum właśnie. Oczywiście. W referendum. Tak. W związku z tym państwo na pewno namawiają do tego, żeby po pierwsze wziąć udział w referendum. O, zdecydowanie. Bo jeszcze przypomnienie, referendum będzie ważne, kiedy będzie 50% uprawnionych do głosowania weźmie udział w tym głosowaniu. Muszę sprostować. Otóż referendum będzie ważne wtedy, kiedy Sąd Najwyższy stwierdzi jego ważność, natomiast wiążące dla rządzących będzie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przekroczymy frekwencję powyżej 50% i o nią walczymy i robimy wszystko, żeby ta frekwencja była powyżej. Niestety jest to rzadki wypadek, ale to jest wyjątkowa sytuacja, gdzie Polacy mogą zdecydować o początku przemian w Polsce. I teraz te jednomandatowe okręgi wyborcze. O, to jest dramatyczna zmiana przeciwko partiom politycznym. Stąd ja zawsze stawiam pewnego rodzaju dychotomię. Gdyby JOW-y były tak korzystne dla partii politycznych, mielibyśmy je od 25-6 lat. JOW-y mają ogromne ilości pozytywnych znaczeń. Po pierwsze, są to jednomandatowe okręgi wyborcze w systemie brytyjskim. Zyskujemy tutaj bierne prawo wyborcze. Tak po ludzku rzecz biorąc, każdy z nas może wtedy kandydować. Nie musi być na liście partyjnej. Nie musi być na liście. Każdy decyduje o tym, czy chce, czy nie. Zbiera 10 głosów, wpłaca wadium. To może być wadium w wysokości około 5000 zł, któremu jest zwracane wtedy, kiedy przekroczy 5% wyniku wyborczego. No, jest to pewnego rodzaju granica, żeby się nie wygłupiać w wyborach, prawda? Ale poza tym, no tutaj tych pozytywów jest więcej. Czyli nie tylko bierne prawo wyborcze, ale również świetna sytuacja. To są niewielkie okręgi wyborcze, no bo to są okręgi wyborcze między 58, 60 a 80 tysięcy ludzi. Możemy znać kandydata. Nie ma walk na listach politycznych. Jest niewielki zakres finansowania. Nie mamy takiej ilości plakatów. No i szczerze mówiąc, nieprzyjemnych sytuacji związanych z plakatowaniem, bo przecież przekraczanie budżetu przez większość kandydatów jest oczywiste. Jest to samodzielność decydowania, jest to alfabetyczna lista. Jest to wreszcie taki bardzo charakterystyczny czynnik bardzo dobrej reprezentacji. Proszę nie wierzyć w to, że jednomandatowy okręg wyborczy jest niereprezentatywny. Ja mogę podać przykłady z roku 2001, gdzie do Sejmu Rzeczpospolitej dostał się poseł, który miał, uwaga, 498 głosów, a nie dostali się ludzie, którzy mieli 32 tysiące. I to są koronne argumenty, że mamy i reprezentację, i jasność, i transparentność. No i przekonujące jest również to, że możemy patrzeć na liczenie głosów. Jest to prosty, jasny, zrozumiały system wyborczy. Nie zagłębiając się w różnego rodzaju trudności, które jednak przy JOW-ach się pojawiają, to stawiam tylko takie pytanie. A czy wówczas, kiedy trafią do parlamentu te osoby, ci przedstawiciele, ci deputowani wybrani w jednomandatowych okręgach wyborczych, czy oni w stanie są wyłonić jakikolwiek rząd? Oczywiście, że są. Praktyka pokazuje, oczywiście pamiętajmy o tym, że słynny politolog Duverger mówił wyraźnie o tym, że dowodowość jest taka. System jednomandatowy sprzyja dwupartyjności, ale charakter partii jest zupełnie inny.
Partie to są tak zwane asocjacje społeczne, czyli to nie są partie w naszym dzisiejszym rozumieniu, wodzowskie, które niestety musimy finansować, bo zapłaciliśmy od 2001 roku 1 100 000 000 zł dofinansowań do partii politycznych działających w Polsce. W związku z tym jest to asocjacja społeczna. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na wiele innych argumentów, które się pojawiają w toku tej dyskusji. Czy rzeczywiście ci posłowie się dogadają? Szanowni Państwo, mamy ogromną tradycję dogadywania się. Jest mitem, że Polacy nie potrafią się dogadać. Oni po prostu na innym poziomie będą rozmawiać. Nie będą załatwiać tylko lokalnych spraw. Rząd w sposób naturalny powstanie, dlatego że będą dwie partie rzeczywiście, bardzo szeroko rozumiane, ale nie odwodzowskie, tylko odspołeczne. No i będzie wszystkim zależeć na tym, żeby taki rząd powstał w ciągu dosłownie 24 godzin, tak jak się dzieje w Wielkiej Brytanii, tak jak się dzieje w Kanadzie, w Japonii i w wielu innych krajach, bo mało kto o tym wie, że większość państw z grupy G7, najbogatszych państw świata, i to jest 6 państw, ma bezpośrednio bądź pośrednio jednomandatowy system jednomandatowych okręgów wyborczych. Z pewnymi różnicami, ale jednak jest. To jest system IOW, czyli jednomandatowych okręgów wyborczych. Pamiętajmy, że tam jeszcze będą, przynajmniej w tym momencie, są jeszcze dwa dodatkowe pytania. Czy jesteś za finansowaniem partii z budżetu i czy jesteś za zmianami w systemie podatkowym? To zostawmy. Paweł Kukiz, którego pan w jakimś sensie reprezentuje, jest pan bliskim współpracownikiem, ponieważ tworzył pan 15-osobową ścisłą grupę w wyborach prezydenckich. Stwierdził komitet wyborczy zgłaszający i koordynowałem w Częstochowie działania. Stwierdził ostatnio, że pomysł Prawa i Sprawiedliwości dodania kolejnych pytań, między innymi o to, czy dzieci sześciolatkowie powinni chodzić do szkół, czy też ochrona lasów państwowych, czy też obniżenie wieku emerytalnego, że te pytania powinny się pojawić i powinien tę inicjatywę rozpatrzyć prezydent Andrzej Duda. Czy pan podziela ten pogląd? Podzielam, wprawdzie. Oczywiście tak. Z punktu widzenia prawa to może się odbyć tego samego dnia. To będzie odrębna kartka prawdopodobnie. Jeśli tak się stanie i prezydent Duda na to się zdecyduje. No i jeszcze Senat się musi zgodzić. Oczywiście, bo w Polsce tylko są dwie ścieżki tak naprawdę referendalne, czyli Sejm bezwzględną większością, bądź, to jest artykuł 125 Konstytucji, bądź ewentualnie prezydent ze zgodą Senatu też bezwzględną większością. Ale jestem całkowitym zwolennikiem, żeby takie pytania dołożyć już do tego referendum. Powód jest prosty. Oczywiście wtedy zdecydowana większość ludzi będzie chętna pójść na referendum. No i mamy nadzieję, że odpowie na 5 bądź 6 pytań. No bardzo pozytywnie, to znaczy rozpoczynając zmianę systemu politycznego Rzeczpospolitej po to, żeby kolejne 3 miliony młodych ludzi nie uciekło z Polski. Można byłoby zakończyć tę rozmowę, że po pierwsze zachęca pan do udziału w referendum i do tego chyba będą zachęcali wszyscy ci, którzy chcą zorientować się, jakie są nastroje Polaków co do systemu politycznego, to po pierwsze. A po drugie, zdecydowanie pan zachęca do tego, żeby postawić tak przynajmniej przy JOW-ach. No, poszedłbym dalej. Tak za JOW-ami absolutnie jestem przeciwko finansowaniu partii politycznych z budżetu, czyli innymi słowy pieniędzy. Ja użyję tego słowa. Kradzionych poza kontrolą obywateli. Niestety to są ogromne sumy, Państwo sobie nie zdajecie sprawy, jak ogromne. Przypominam Państwu, że członkowie partii politycznych w Polsce to jest tylko 0,03% ludzi, z tego decydentów i faktycznych członków to jest około 25% z tej liczby. To oznacza, że oddaliśmy prawie 1 100 000 000 zł w ciągu ostatnich 10 lat w sposób niekontrolowalny bardzo mikroskopijnej grupie ludzi. I zostają te podatki jeszcze, o których mówimy. Och, tak, podatki. Znaczy trzecie pytanie jest pytaniem trochę nietrafionym. To znaczy, po pierwsze, z zasady Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Kodeksu Karno-Skarbowego wynika tak naprawdę ta zasada. Mało tego, została podjęta ustawa. To też pokazuje, jak rządzący próbują wykluczyć owe wiązanie. To znaczy robią wszystko, partie polityczne robią wszystko, żeby jak najmniej państwa poszło do tego referendum, żeby ono było niewiążące. Dlatego mimo wszystko zachęcamy do tego, żeby pójść, bo to jest ta zasada in dubio pro libertate, czyli w razie wątpliwości na korzyść podatnika. Ja sam jestem zwolennikiem pełnej likwidacji podatku od osób fizycznych, który nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Klub Republikański Częstochowa, Tomasz Jaskuła, przedstawiciel jednego z komitetów referendalnych działających w Częstochowie. Przypominamy, referendum zarządzone przez poprzedniego prezydenta odbędzie się 6 września. Polacy mają odpowiadać na 3 pytania dotyczące finansowania partii z budżetu państwa, jednomandatowych okręgów wyborczych oraz ordynacji podatkowej. I może ostatnia, bardzo dziękuję, może ostatnia rzecz. Najbardziej dumny jestem, kiedy przedstawia mnie się jako ojca trójki dzieci, a ja dokładam
takich, które chcą żyć w Polsce, a nie w Wielkiej Brytanii, ani w Irlandii. Tomasz Jaskuła, dziękuję bardzo.